ready? Wyniki sprzedaży pokazują, że Need for Speed to najpopularniejsza seria gier wyścigowych w Polsce. Można by się pogubić już w tym, które studio odpowiada za kolejną odsłonę, więc odmienię, że The Run tworzone jest przez EA Black Box, które stworzyło takie części jak Undercover, Pro Street czy Carbon. Oprócz tego programiści z Vancouver dłubali także przy Skate 3, zatem portfolio mają szerokie. W tym roku postanawiają oni zrewolucjonizować serię w sposób, którego większość się nie spodziewała. The Run posiadać będzie historię opowiadającą o nielegalnym wyścigu z mostu Golden State w San Francisco do Empire State Building w Nowym Jorku. Osoby orientujące się w geografii od razu mogą zauważyć, że uczestnicy wyścigu przejadą praktycznie całe Stany Zjednoczone w linii poziomej, od Pacyfiku po Atlantyk. Naszym bohaterem będzie Jack Roke. Za zwycięstwo jest przewidywana skromna nagroda w wysokości 25 milionów dolarów. Oczywiście nie liczcie na poważną i głęboką historię w stylu kultowego filmu Skazani na Shawshank, a raczej na lekkie kino akcji w stylu Szybcy i Wściekli. Skoro będziemy przejeżdżać przez całe Stany, to i krajobraz powinien być zróżnicowany. Będziemy mieli okazję zobaczyć pustynne tereny, wielkie aglomeracje miejskie, góry, farmy, po prostu wszystko, czym matka natura uraczyłaby nas w rzeczywistości. Dodatkowo zmienne mają być warunki pogodowe, więc nie powinniśmy narzekać na ciągłe słońce czy noc. Gra oferowała będzie typowo zręcznościowy model jazdy, zatem wątpliwe jest, aby śnieg czy deszcz miały wpływ na kierowanie pojazdem. Zastanawiacie się jeszcze, czym EA chce nas zaskoczyć w tym roku? Silnik napędzający The Run nazywa się Frostbite 2. Tak, dokładnie, czyli ten sam, na którym śmiga Battlefield 3. Co jak co, ale jeśli chodzi o jakość oprawy wizualnej, to możemy być pewni, że będzie więcej niż dobra. Na udostępnionych materiałach można zobaczyć, jak to wszystko będzie wyglądać i muszę przyznać bez żadnego ale, że prezentuje się to bardzo obiecująco. Nowy Need for Speed to gra, w której wyścigi to nie wszystko. Około 10% rozrywki stanowić będą sekwencje poza pojazdami, przeplatane quick time eventami. Jak to wygląda w akcji? Zobaczcie sami. Wiem, miny na waszych twarzach muszą być teraz bezcenne, ale może ten dodatek spowoduje, że opowiadana historia okaże się nie tylko nudnymi przerywnikami filmowymi pomiędzy wyścigami, a czymś, co pozwoli się bardziej zaangażować w historię. Oczywiście w trakcie samych wyścigów za wyprzedzanie, driftowanie i tym podobnie zdobędziemy punkty, za które zakupimy nowe, w pełni licencjonowane pojazdy. Między innymi Porsche 911, Ford GT, Mazda RX-7 i inne znane mniej lub bardziej samochody. Zgodnie z zasadą gier wyścigowych nie wszystko naraz, zatem dopiero po pewnym czasie nabędziemy te lepsze wozy. W grze pojawi się tryb multiplayer, choć jak na razie niewiele wiadomo na jego temat. Podobnie jak w Hot Pursuit będzie oparty na autologu, który wzorowany jest trochę na Facebooku. Zatem będziemy mogli porównywać wyniki na konkretnych trasach ze znajomymi, dzielić się zdjęciami, czy tam zmieniać statusy związku. Nowy Need for Speed to gra, która może okazać się zarówno średniakiem typu Undercover, albo sporym hitem, nie tylko jeśli chodzi o ilość sprzedanych kopii. Dobrze poprowadzona fabuła, arcade'owy model jazdy w połączeniu z efektownymi skryptami i piękną grafiką może dać niezły efekt końcowy. Premiera już 18 listopada w wersjach na PC, Xbox 360 i PlayStation 3, które na całe szczęście będą posiadać polskie napisy. A jeśli The Run przypadł wam do gustu, wejdźcie na stronę move.pl, gdzie już możecie zamówić nową produkcję od studia Black Box. A na koniec, jak zawsze, zapraszam was na www.grasz24.pl. Specjalnie dla was mówił Karlik, do usłyszenia następnym razem.